Panie profesorze, dlaczego cementy romańskie? Czy nie było ówcześnie innych, powszechnie dostępnych materiałów, które mogłyby służyć jako substytut przy renowacji zabytków? Cementy romańskie są zapomnianym, czy były zapomnianym materiałem historycznym. Materiał jest dzieckiem rewolucji przemysłowej angielskiej. Został opatentowany w Anglii pod koniec XVIII wieku i zrobił międzynarodową karierę. Około 1850 roku zaczął być produkowany na kontynencie europejskim i na ogromną skalę stosowany do dekoracji budynków. Spełniał wszelkie warunki, jakie wtedy były oczekiwane od takiego materiału. Był to okres prosperity budowlanej, ruchu budowlanego na ogromną skalę. A cement romański w sposób łatwy, szybki i doskonały estetycznie produkował dekoracje budynku na drodze prefabrykacji, czyli kostium historyczny budynków był dawny, natomiast metoda wytwarzania tych dekoracji była nowa. Dość powiedzieć, że ja oceniam, że około 90% budynków, które zbudowano w Krakowie w okresie między 1850 a I wojną światową mają dekoracje z tego materiału. Także to konserwacja tego zasobu architektonicznego to jest wielkie wyzwanie i jakość tej konserwacji powinna być taka sama jak w stosunku do zabytków wcześniejszych. W takim razie co stanowiło główne wyzwanie przed podjęciem takiego projektu? W czym tkwiła największa trudność? Materiał był europejski. Jak powiedziałem, został wynaleziony i pierwszy raz zastosowany w Anglii, później jego stosowanie na dużą skalę mamy we Francji, na terenie zwłaszcza monarchii austro-węgierskiej. Wobec tego pierwsze wyzwanie to było takie, że odtworzenie tego materiału mogło zajść tylko na drodze współpracy międzynarodowej, ponieważ był to materiał produkowany lokalnie w różnych miejscach. I w związku z tym, żeby go odtworzyć, potrzebna była ta masa krytyczna współpracy międzynarodowej, to po pierwsze. Po drugie, był to materiał kompletnie zapomniany. Ten okres historyzmu w architekturze wytwarzania dekoracji na budynkach kończy się z I wojną światową i po I wojnie światowej materiał przestał być produkowany, a jego właściwie nawet rozpoznawanie na obiektach było bardzo trudne i mało znane, także należało go nie tylko przywrócić jego produkcję, nauczyć się na nowo jego stosowania, ale dotrzeć do świadomości konserwatorów i osób czy urzędów odpowiedzialnych za konserwację zabytków, że taki materiał istnieje i powinien być stosowany w konserwacji zabytków. Kto uczestniczył w projekcie? Jakie instytucje brały w nim udział? Początki tego zainteresowania odtworzeniem produkcji cementu romańskiego to są lata 90. Inicjatorem byli Austriacy, ponieważ dla Wiednia i wielkich miast monarchii austro-węgierskiej ten materiał był niezwykle istotny. No niemniej później, żeby uzyskać właśnie międzynarodowy wymiar projektu, udało się przekonać Unię Europejską. Najpierw piąty program ramowy, potem siódmy program ramowy i Unia sfinansowała dwa projekty. W latach od 2005 roku. Brali w tym udział naukowcy z bardzo wielu krajów, w których cement romański historycznie był stosowany. Poczynając od Anglii, Francja i kraje Europy Środkowej, Austria, Czechy, Polska, Niemcy. Czyli zaplecze intelektualne, ilość osób była wystarczająca. A czy podczas realizacji projektu nawiązała się współpraca na linii instytucja naukowa, przemysł, przedsiębiorstwo? Znaczy to w ogóle jest warunek badań stosowanych. W konsorcjach, które rozwiązywały sprawę przywrócenia produkcji i praktycznego stosowania w konserwacji cementów romańskich, potrzebne są trzy rodzaje jednostek. Laboratoria badawcze, które mają kompetencje badań materiałowych, ponieważ no, tu trzeba powiedzieć, że materiał był historyczny, w XIX wieku produkowany według bardzo prymitywnej technologii. No, niemniej, jeżeli go chcemy odtworzyć i stosować dzisiaj w konserwacji, to oczywiście stosujemy wszystkie najnowsze techniki badawcze, wiedzę o materiałach, żeby kontrolować jego jakość, żeby dobrze zdefiniować ten produkt. A więc musiały być laboratoria badawcze, musiały być firmy zainteresowane produkcją cementu oraz musiały być firmy konserwatorskie zainteresowane stosowaniem cementu do konserwacji elewacji. Dobrze, czy projekt doczekał się swojego praktycznego zrealizowania? Mam na myśli tutaj, czy krakowianie mogą oglądać efekty pracy, współpracy, realizacji tego projektu? Tak.
Tak, tak. Kraków odegrał w projekcie ogromną rolę. To już powiedziałem, że zasób elewacji z cementu romańskiego dobrze zachowanych w Krakowie jest ogromny. Myśmy zresztą, nasz instytut koordynował pierwszy projekt europejski, który był realizowany od roku 2005 w tej dziedzinie. I obiektem, który pierwszy w skali europejskiej został odnowiony z zastosowaniem tej oryginalnej, historycznej technologii, jest obiektem krakowskim. Jest to szkoła, dawna Akademia Handlowa przy ulicy Kapucyńskiej, której elewacje posłużyły za pole badań i testów konserwatorskich z bardzo dobrym rezultatem. Od tej konserwacji minęło już kilka lat. Każdy może zobaczyć ten wspaniały budynek szkolny autorstwa Jana Zawieckiego, zbudowany tuż przed I wojną światową. Duży reprezentacyjny budynek narożny, który został odnowiony pod parasolem i przy współpracy właśnie realizatorów tych projektów europejskich. Jakie inne budowle możemy oglądać? W tej chwili użycie cementów romańskich w Krakowie stało się rutyną. Mamy tutaj dużą listę budowli zarówno publicznych, użyteczności publicznej, jak i zwykłych kamienic. Z takich bardziej znanych budynków, które tutaj mógłbym wymienić, to jest między innymi Dom Pomocy Społecznej imienia Helclów, olbrzymia elewacja dekorowana tymi cementami, różne szkoły XIX-wieczne, między innymi na przykład szkoła na Kazimierzu przy ulicy Wąskiej oraz na przykład w centrum Krakowa nowe skrzydło Magistratu Krakowskiego przy ulicy Poselskiej. Jaka była rola młodych ludzi przy realizacji tego projektu? Ponieważ często słyszy się, że zwłaszcza wśród młodych studentów, że nauka nie idzie w parze z przedsiębiorstwem, że doktorat to tylko forma pewnej ucieczki przed bezrobociem, przed siedzeniem w domu. Jak pan odniósłby się do tych słów? Znaczy, rola młodych ludzi w projekcie była ogromna. Powstało kilka doktoratów w tej części badawczej, no ale też trzeba powiedzieć, że w tej części działalność przedsiębiorstw, zwłaszcza przy stosowaniu takich innowacyjnych produktów nowych, zawsze wiąże się z zatrudnianiem młodych ludzi. Właściciel firmy konserwatorskiej, który musi prowadzić swoją działalność biznesową, zazwyczaj w dużej skali, nie ma czasu na eksperymentowanie osobiście z nowym materiałem na elewacjach. Takimi entuzjastami technologicznymi zazwyczaj są młodzi ludzie, którzy są ściągani do projektów i tak było też w tym przypadku. Nie wyobrażam sobie, oczywiście doświadczenie czy przedsiębiorców, czy szefów zespołów badawczych było konieczne, żeby pokierować projektem. Projekt tak de facto został zrealizowany przez ludzi bardzo młodych. Czyli jakie były korzyści dla każdej ze stron? To znaczy, młodzi ludzie w zależności od tego, gdzie, czy pracowali w zespołach badawczych, czy pracowali w przedsiębiorstwach, biorąc udział w projekcie, odnieśli oczywiście korzyści, jakie charakterystyczne dla tego rozdziału działalności. Takimi korzyściami na pewno są doktoraty, ale tutaj bym też powiedział, ogromne doświadczenie daje i ogromną korzyścią dla młodego człowieka jest zdobycie doświadczenia pracy w międzynarodowym zespole. Sama koordynacja tych badań, prowadzenie badań i działań w skali europejskiej, w różnych krajach, nawet przygotowywanie sprawozdań, wspólne zebrania, które odbywają się raz na pół roku w takich projektach. To jest wielka szkoła planowania, sprawozdawania, zdobywania funduszy, uczenia się nawiązywania sieci, co jest dziś bardzo modne. Każdy z nas wie, że rozwija swoją karierę zawodową przez budowanie swojej sieci kontaktów. Także to jest doskonała szkoła tego. A jeżeli chodzi o młodych ludzi, którzy pracowali w przedsiębiorstwach, przeważnie potem pracowali w tej dziedzinie dalej, ponieważ rynek na dobrą konserwację architektury XIX wieku na skutek między innymi tych działań bardzo się rozwinął, więc oni byli cenionymi specjalistami i działają do dzisiaj w tej dziedzinie. Dobrze, panie profesorze. Ostatnie pytanie w takim razie. Czy gdyby pan jeszcze raz mógł podjąć decyzję odnośnie wyboru drogi naukowej, czy ta decyzja byłaby taka sama? Czy dalej zdecydowałby się pan jako młody adept nauki na drogę kariery naukowej? Tak, to znaczy wydaje mi się, że badania są bardzo ciekawą działalnością.
ale tutaj bym trochę korygował pana stwierdzenie o decyzji. Bardzo często na naszej drodze stoją różne przypadki, spotykamy odpowiednich ludzi, jesteśmy w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. I to, że ja stworzyłem grupę i zajmuję się badaniami w ochronie zabytków, to też był zbieg takich okoliczności, ale z takich różnych zbiegów okoliczności potem się rodzą nasze kariery zawodowe. Dobrze, dziękuję bardzo. Życzę wszystkiego dobrego w badaniach dalszych.